Dzień dobry wieczór, z tej strony ponownie Starki. No i cóż, widzimy się znowu w grze Elden Ring. W dalszym ciągu jesteśmy w jakimś tutaj wspaniałym tuneliku, który odnalazłem pod koniec poprzedniego odcinka. Altus. I tak, jak możecie się zapewne spodziewać po tym, że tutaj jestem, a nie że zaczynam bać się tym, że ktoś się znalazł. Dalej, nie mam nikogo, kto by zechciał mi pomóc z Bogiem. Tak. Skoro nikt nie chce pomóc, a sam trochę nie daje rady, to dobrym pomysłem będzie się przygotować na tyle, żebym takową radę mógł dać. Dlatego też zwiedzamy tę grotę. Tak, widać jest kolejny przykład jakiejś kopalni, sądząc po estetyce. A co za tym idzie, prawdopodobnie możemy tu odnaleźć kolejny zapas różnych błysków kamieni. Z jej. Tu nie było. Dla mnie to nie ma różnicy. Po prostu chcę coś zwiedzić jak najszybciej. Potem mieć spokój z kimś, co tutaj ewentualnie może nadejść. Co? No co do go? Co? Co zombie pieśle? Co mi nie możesz zrobić? Bo mam moc pochodni. Mamy talizman żółtego smoka plus jeden. Okej, powiem, że jest to świetna rzecz. A szkoda, że nie jest to czerwonego smoka. Albo że nie jest to... A nie pamiętam jak się nazywa, ale jest jeszcze taki właśnie podfizyczny. To był mocniejsze wersje talizmanów właśnie... talizmana. A ognistego do tego powiedzmy jakimkolwiek fizycznego. Kto wie, kto wie. Może nawet byłbym w stanie poradzić sobie z mogiem jeszcze łatwiej. Tak, prawdę powiedziawszy, problem z mogiem to, jak mówiłem, jest to... Dlatego, że ja coś tam mogę przytrzymać z jego ataków, to mi minimalnie. A gdybym bił więcej, byłoby łatwo. Albo gdybym nie mógł przytrzymać coś tam minimalnie, a mógłbym przetrzymać część jego ataków, po prostu. Też byłoby dużo przyjemniej, lepiej, fajniej. Ale tak, jeśli chodzi o przetrzymanie jego ataków, to jedno, co może mi pomóc, to większy udźwig. A z tym będzie ciężko, bo... najprościej we świecie mogę wydawać więcej poziomów teraz znowu na udźwig. To jest jedna rzecz, a druga... prawda jest też taka, że teraz nawet za bardzo to ja, no, jakby... a nie mam runów na to. I wiem, że gdybym chciał pójść na Albneuryków i raz, dwa sobie wyfarmić wszystko, ale to też nie taka droga, że farmi poziomy i powiedzmy, będę szedł na jakiegoś następnego bossa pomogu, a potem będę mu 300, bo do 300, bo 299, po prostu farmiłem sobie, bo... śmierć. Bo ten, bo na mało nie mogę sobie poradzić. A tak nie działa. I tak złamałem swoją zasadę już nie farmienia poziomów, przez to, że farmiłem ich tam. Nie pamiętam ile konkretnie, ale to było trochę powyżej 10. No i niestety. Więc już tego naprawdę nie będę robił, bo preferowałbym, żeby gra no była jak najbardziej naturalnie, jak najbardziej tak jak to... właśnie tyle, że musi wyglądać, ale tak jak to... jako tako, ten Miyazaki, czy ktokolwiek tutaj zarządzał Elden Ringiem, chciał, żeby to wyglądało. Dlatego, że tak powiem, dużo wyższy poziom niż to zakłada. Wszystko, no dobra. A spokojnie. Spokojnie. Czy mam ze sobą... tak, mam mój ulubiony czar do eliminowania elf z tarczami. Parujemy dużo, ale jakoś się szczególnie tym nie przejmuję. Po prostu chcę ich wyeliminować. To ile wydam na to skupienia innych tych rzeczy, to już pierdoła dla mnie. Jeszcze drugi został. A spokojnie też go wyeliminujemy. I będzie fajnie, dobrze. A, tak się chcesz bawić? Okej. Okay. No chodź ty do mnie. Swoją drogą muszę przyznać, że tempo, w którym rzucam zaklęcia,
nadal jest bardzo fajna, a nawet nie wiem, czy jesteście tego świadomi, ale obecnie nie posiadam ogromnego talizmana, tego, który przyspiesza rzucanie zaklęć. Jest taki, nawet jeśli bym zainwestował maksymalnie, jak się da w przyspieszenie rzucania zaklęć. Ale zaklęcie i tak nadal były powolne. Dobrze, że nie inwestowałem w takie pierdoły. Ale za to podinwestowałem trochę w zręczność tam wcześniej, co jest. O, mam jakiś moc trona. Nie wiem, jak go podniosłem, gdzie. No, ale tak, mam. I mam też kamień kowalski, ponury, szóstkę. Więc teraz chyba... Albo jestem w stanie zrobić już do dziewiątki, albo kupimy jeszcze siódemki, żeby mieć komplet do dziewiątki. No i jedną broń mógłbym sobie przerobić na... No, na bóstwo. Prawie, że. Byłoby prawie niczego, co by było w stanie się jej oprzeć. Mógłbym wstać do jakichkolwiek celów. Tylko ponownie nie mam na razie takiej broni, której bym na tyle aż zaufał. To nie jest sytuacja tak jak ostatnio z tą kosą. Tak zawsze będę ją wspominał, bo ona po prostu uratowała mnie tam wtedy, jak chciałem tą znajdźkę jedną znaleźć. Chciałem już trochę masmarzenia, bo znajdźkę znaleźć i tak dalej, no ale wiecie, o co chodzi. A potem okazała się jeszcze bardzo skuteczną bronią. Co tu mamy? Okej, dwie piątki zwykłe i jedna piątka ponura. No ciekawie nazwane to ponurym. Dobrze, bo byłoby to nazwać bezbarwnym, bladym, czy coś takiego. A. Jak dla mnie ponury jest trochę nietypowym wyborem słów. Tak, czy tutaj byliśmy? Nie, tutaj nie byliśmy. Można iść? Tak szybko? O, proszę. Strasznie małe to. Na nieszczęście jest to... Na nieszczęście dla gry to jest stron. Więc jeśli nie będziemy jakichś specjalnych trików, to pokonam go bez problemu. Naprawdę jest taka, że... No nie zapowiada się, żeby miał jakiekolwiek triki. Zachowuje się dosłownie jak wszystkie inne trole. Z taką różnicą tylko, że... No jest wytrzymalszy i broń się od niego odbija, jak jednoręcznie uderzą. Ale pod tym względem innym nie różni się niczym od troli, na które polowałem przez jakiś czas. Więc... Tyle? Okej. Mamy wielką pałkę. Fajnie. Ale aż tak... Tak dziwnie, że to tyle. Ale dobra, skoro to tyle, to tyle. No, nie będę się kłócił. Wow. Mimo wszystko pozwólcie mi jednak jeszcze tutaj trochę przeszukać wszystko. Ładnie, bo... No nie chciałbym pominąć jakiegoś tunelu czy coś. Tylko dlatego, że wydawało mi się, że wszystko zwiedziliśmy. Gdzieś coś jeszcze było. No dobra. Okazuje się, że nic tam więcej nie znalazłem, więc... Ja bym powiedział, że możemy iść zająć się jedną rzeczą, której tak trochę pamiętam, że trzeba to zrobić, ale zanim to jeszcze zaznaczać sobie tu kolejny tunel, bo tak, zauważyłem, że jest. Teraz tak, jeśli chodzi o to, co mówię, że pamiętam jedną rzecz, którą przydałoby się zająć, to chodzi tu o Kelit. Niestety nie jestem w stanie wskazać konkretnego miejsca, ale pamiętam, że gdzieś tutaj też widzieliśmy tego ptaka śmierci w nocy. Więc... nie pamiętam. A jak wiadomo, w każdej chwili pamięć może mi wyparować i mogę o tym zapomnieć. Warto byłoby po prostu go poszukać i wyeliminować, bo... Po prostu. Jak w śmierci nie wiem, co się dostaje do końca. Poza tym, co już dostałem. Więc... Czy jest coś jeszcze wartego uwagi? Nie mam pojęcia, ale no, i tak poszukam, sprawdzę. Ten ptak. Czyli powinniśmy to szukać wspólnie, myślałem, że tak naprawdę, czy powinienem zrobić też tutaj podczas... no, bycia na Anetel, jak zwykle to nazywać. Na przykład z tej łaski, jak ja mogę wypełnić. Ale chyba bym się go poszukać sobie sam, bo... Szkoda mi czasu na jeżdżenie w tej wawce, w obszarach, na których byliśmy. No cóż, nie znalazłem tego, jak to się nazywa, ptaka, ale mam coś śpiącego smoka. Nie chcę go budzić.
I znowu to nie jestem ptak, ale mam tutaj naczyń kawalerię, więc... Let's go po prostu, zobaczmy co tam z niej staniemy. Co my z niej... Z tego jeźdźca. O ile go pokonamy. Już pokonanie go nie powinno być jakieś wyjątkowo trudne, jeśli... Ach, tylko będę ostrożnie podchodził do tego wszystkiego. Nie tak jak teraz. Ale dobra, może się uda, może się jakoś uda. Fajnie. Fajnie, po prostu, że idealnie jest w stanie leżeć tak, żeby przerwać moje super tutaj triki. Ale spokojnie, i tak dam radę. Nie jest to trudna walka. Co najwyżej może być trochę irytująca przez to, że nie za bardzo ogarniam. Ale powinienem być spokojnie w stanie wyeliminować jeźdźca, jak i konia. Przy czym, gdybyś dał tylko jeźdźca, pomijając konia, to bym to zrobił, ale szybciej będzie wyeliminować konia, przez co jeździć spadnie. I tak. Już nie tak, że powiedzmy za niewyeliminowanie tego konia, czy cokolwiek to jest. Chyba czy zacichłem, ale... Tam zacichłem, zamilkłem, ale... Leźmy do pokoju, zaczęli gadać. Musiałem wyciszyć. Tak czy inaczej, udało się wygrać bez zbędnych problemów, bez żadnych komplikacji. Rzekł, fajnie, udało się. Nawet bardzo fajnie. Fajnie co dalej. Tam chodzi w... O! Chyba go znalazłem. Tego dziada, przy okazji. To już jakiś... mocniejszy. To jest jakiś ptak rytuału śmierci. Nie po prostu ptak śmierci, czy jak coś te dziady wcześniej nazywały. Nie podoba mi się to. Dostałem za zamrożenie. No to będzie śmierć. Ale dobra, przemierzyłem gdzie jest co. Zaraz może po niego podjadę z powrotem. A potem się zemścimy na nim. Wiecie co, stwierdzimy, że do tego ptaka wróćmy kiedy indziej. Zamiast na Altus. I chciałbym zobaczyć parę miejsc jeszcze tutaj, bo zauważyłem takie większe skupiska jakby ruin. Więc chciałbym po prostu je przeszukać. Może tutaj coś znajdziemy fajnego. Nawet jeśli nie, to wiem, że znajdę jakimś cudem dojście do czardzieja tego co, który da mi kometę Azur. Potężne zaklęcie, które, powiem szczerze, możliwe, że będzie tym, co będzie mnie motywowało do tego, żeby pokonać Moga samemu, bo... Mam być kompletnie szczerym. Azur jest w stanie wyeliminować Moga prawdopodobnie. Patrzę na to, co słyszałem o tym zaklęciu. Czym znowu, co słyszałem. Osobiście nie miałem okazji się nim bawić. Raczej nie prędko będę miał. Nie umiem znaleźć czardzieja, który ja miał mi przekazać. A, to jest taka trochę klasyka, szczególnie, że nie umiem. Skili się. I tak dalej. Ale dobra. Zanim coś, to zobaczmy, co to za ruiny. Ruiny Lux. Jest w nich coś cennego, czy to są jakieś takie zwykłe losowe ruiny? To są sznurki. Bardzo cenne. Potrum 3. Zabójcza wartość. Jestem skłonny stwierdzić, że są to po prostu pierwsze do przepisowe ruiny. Pełno jest przy okazji zwierzę ludzi, więc tak. No niestety. O, niestety. Nie, tutaj nic działam. O tym, gdzie lepiej weźmy szybko konia i... Wiejmy, bo nie chcę tutaj tracić czasu. Myślałem, że to będzie kolejny kościół ten z ulepszeniem do butelek, ale nie, niestety tym razem.
A tu, tutaj, u podnóży tego czegoś, widzę, że jest coś takiego ciekawszego. Jakieś to miejsce łaski. Miejsce łaski tam... Jakieś miejsca, w których mogą być znajdźki. A jak nie znajdźki, to chociaż cokolwiek może będzie... Zaprowadzi, gdzie mam iść, co robić, jakaś wskazówka, cokolwiek. I może nie ma wskazówki, czy tym podobnych, ale jest kolejne złote nasiono, więc... Warto było tutaj zahaczyć o to miejsce. Z tym, że tak w sumie to zobaczyło mnie przez przypadek totalnie i... Równie dobrze mogłoby... I za mało jeszcze niestety na to, żeby móc kolejne udne butelki zdobyć. No dobra, skoro tu już jesteśmy, sytuacja nie innej, to zobaczmy, czy tutaj cokolwiek w ogóle jest. Bo szczerze, to no jest to miejsce łaski, było to drzewko, fajnie, ale... Powiada się, żeby cokolwiek miało... Czy żeby cokolwiek tu miało być. Czy okej, coś tutaj leżało. Ale to nadal... No nadal to jest tak... Tak jakby, no tak, no nic. Więc... trochę tak nie jest to, czego się bym mógł spodziewać po tym wszystkim i... O! Okej. Wiem nawet, gdzie jesteśmy. Jak dokładniej. Miejsce, w którym teraz jesteśmy, jest jakby miejscem, do którego już przybywa, jeśli... się tą alternatywną drogą, dużo trudniejszą. Tutaj. A właśnie na płaskowyż. Po prostu tym, gdzie widzę, że też jakiegoś smoka się ma. Jest pełno takich wrogów tutaj. Omeny. A co najważniejsze, jest miejsce łaski. Jak już tu po prostu skojarzyłem, że tu jestem. Co, jak, gdzie, kiedy. Za co, na co, po co i tak dalej, co... Żeby nie aktywuje sobie to miejsce łaski. Zawsze lepiej być aktywny niż nie mieć. Co jak jeszcze przy tym jestem? Podobnym pomysłem mogłoby być zobaczyć, czy tutaj nie będzie też jakiegoś czegoś takiego bardziej no, fajniejszego. Uwątpię. Ale i tak są jakby znaki ruinopodobne, to chcę sprawdzić, poszukać, bo może coś tu jednak jest. No i odpowiedź jest, coś tu jest. Bo to będzie, nie mam pojęcia. Bo dowiemy się dopiero, kiedy skarbowóz zginie. O, święty porządek. Kolejne święte popioły wojny. Może to być coś ciekawego, przydatnego, mocnego. Może być totalny badziew. To nie mówię przez to, jakby... ja gram. Ale bardziej przez to po prostu, że... No, delikatnie mówiąc, nie mam pojęcia po prostu, jakby to miało działać. Co by to miało być. Jakieś tu ruiny perfumiarza mamy. Więc... okej. Może szczerze mówiąc, dużo nie mówią. Jeśli chodzi o nazwę miejsca, czy cokolwiek, czego tu mogę się spodziewać. Więc... O nie. Chciałem powiedzieć więc, że po prostu możliwe, że mi tu nawet nie było. Ale zmienił się to, więc o nie, bo zobaczyłem czy dosłownie przeciwnika, który chciał mnie zamordować. Przepraszam bardzo, co mi być. Czemu on tak idealnie unikał moich ataków? No? Tłumaczę? Bo to nie było w porządku. O! Byliśmy jakieś... całe ubranie z obu cymenów. No poza czapką. Teraz pytanie. Zawsze tutaj to dostawało, czy mam po prostu takiego farta, że mi całe ubranie jakimś czymś wypadnęło? No. No, dobra, odpowiedz. Bo ja nie mam pojęcia. Ale okej, co by było, nie było, no. Ktoś coś poszukało, znalazło i czy tu mam jeszcze? Butelka perfum, skrzynka. Tutaj mam książkę z przepisami perfumiarza. Okej, czyli tu perfum będzie można robić.
I jeśli chodzi o to, czym są perfumy, to muszę przyznać, że to były jakieś takie rzeczy, które mogłem otworzyć, ale do końca. Ale widzę, że... A nie, chciałem powiedzieć, że nie mamy przepisów, ale nie, mamy aromat iskry. Zwołał punkt skupienia, by rozsiać iskry w dużym obszarze. Aromat. Okej. Okej. I po prostu coś takiego, co pozwala jakby... I do końca nie będę w stanie, może powiedzieć co, ale... Coś pozwala po prostu. Ale by to coś nie było. I co tu jeszcze? Kolejna butelka perfum? Bardzo... Pięć. Jakbym musiał wtedy już coś robić, to zawsze mam dodatkowe zabezpieczenia. I jakbym bomb robić. Coś. Ale im bardziej to chodzę teraz po tych ruinach, tym bardziej mi się wydaje, że jakoś ze mnie pominęłem na poprzedniej postaci. Trochę dziwne bym nie powiedział. To nie w moim stylu pomijać takie piękne miejsce jak to. Ale no, jak mówię, mogło się zdarzyć. Jeszcze będziesz tak pierdział kwiat. Dziękuję. Teraz na czym to stanęło? A tak. Gin. Ej, miałeś nie pierdzieć. Super, jeszcze mnie zatruł. No trudno się mówi. W szczęście to jest tylko zatrucie, więc gnilizna. Chce mi się da jeszcze jakoś tu wytrzymać. I co my tu w ogóle mamy? Talizman perfumiarza. O! O! Okej. Dobra. Dobra. Ciekawe miejsce, muszę przyznać. Naprawdę nie... jestem w stanie powiedzieć, że definitywnie mnie tu nie było. Więc jej, odkryłem coś nowego. Zawsze też może być tak, że w sumie tego mogło tutaj wcześniej nie być. Słownie teraz wraz z dodatkiem to po prostu się pojawiło. Też nie wiem. Dobra, nawet nie musiało to być koniecznie z dodatkiem, ponieważ to było w jakiejś tam darmowej aktualizacji. Dorzucone. Już po co mi grałem. Ale po prostu byłem ślepy. To też jest nieprawdopodobne, co pozostałe opcje. Ale okej. Skoro tutaj już posprawdzaliśmy takie różne miejsca, opcje i tak dalej. Pytanie tylko, co teraz? Co teraz mam robić ze swoją egzystencją? Dokąd się udać? Co zrobić? I tak dalej. Okej, widzę, że gra sama odpowiedziała. Bo akurat przypadkiem wlazłem w jakiś... w jaskini. No i też muszę przyznać, nie kojarzę, żebym kiedykolwiek zwiedzał, więc... szybko zwiedzę, tak na podsumowanie epizoda. I zobaczymy, co tu się kryje. Jak mówię, nie kojarzę, żebym kiedykolwiek zwiedzał. Chociaż może zwiedzałem. Przekonamy się dopiero, jak skończę zwiedzać. Albo jak zobaczę coś, co... no... powiem, że ej, kojarzy mi się z czymś, co znam i tak dalej. A póki co, no nie zapowiada się, żebym miał coś takiego powiedzieć. I oczywiście, no, mówię, nie zapowiada się, ale może tak się okazać. Proszę, proszę. Co my tu mamy? Gdybym popiął, wojny, to na pewno się przyda, gdybym miał jakieś ciekawsze plany i... nawiązy pigułki. Mogą to być fajne rzeczy. Okej, ale nie jestem pewien, co one tam w sumie oferują. Więc ciężko mi powiedzieć, czy będą cenne, czy nie. A, tu pewnie też jest ściana. A za nim oczywiście trupek, bo co by innego to mogło być, jak nie trupki. Przecież nazwa, że ten, Grota Mędrca, coś takiego, no... wprost przecież mówi, że tak, że tu będzie... 5000 trupków i same trupki. Trupki, trupki, ciągle tylko trupki. Okej. Dobra, udało się pozbyć trupków na szczęście. I kolejne 4 skrzynki. O, ewa, cokolwiek to jest za miejsce, to jest co no... świetne. Marnowana srebrzysta łapa, okej. Okay. Takie trochę, czarny kaptur, okej.
Drewniana tarcza z drzewa święconego. Jeśli jest tarcza, która generuje życie, to będę bardzo zadowolony. I młody motyl. Dobra, dobrze, zobaczę sobie to. Oj, oj, oj. Nie. Myślałem, że będzie jakiś fajny efekt, ale nie ma niczego. W takim wypadku idziemy dalej. Przed tym mędrcem. I... tak. Jestem w święcie przekonany coraz bardziej, że tutaj mnie nie było, więc... Au. Po prostu... odcinek, w którym nawet ja odkryłem rzeczy, które... no, dla mnie wcześniej mogłyby równie dobrze nie istnieć. O których bym nie miał po prostu pojęcia. W podstawowym Elden Ringu, nie w dodatku, podkreślam to. Dobra. Tak czy inaczej... niedługo skończymy i tak tutaj... zwiedzanie tego miejsca i tak dalej, bo... no trochę jeszcze trwa. Jak mówię, teraz chcę zrobić wam spam tylko krótszych odcinków. Po tym, jak ostatnio mieliście dwa prawie godziny. To się jednak chyba trwał ponad godzinę. Mojego wycinania bardzo wielu rzeczy. I co tu? Tam nie kurczę miecza. Miecza czy... no, wiecie, co chodzi. Jak ci inaczej? Fajnie. Na pewno się przyda i... kolejne krzynki? Są trochę podejrzane, to ile tu krzynek dają. Wielka złota strzała, okej. Okay. Nie ma sekreta. I tak, złote strzały wielkie. Nie jest to nic wyjątkowego, bo to się służy i potem nie ma. I tak, smart smoczej rany. W sumie nie wiem, do czego one służą, ale fajnie, że są. Co tu mamy? Pierzne szpony. Jakaś taka egzotyczna dla mnie brońka. Dobra. Idziemy dalej przez grotę mędrcy. Jak na razie z mędrcami nie ma nic wspólnego, jak na mój gust. Ale jest naprawdę interesującym miejscem. Dlatego... ze wspaniałą rzeczą, jaką jest złocista mgła. Co symbolizuje to, że zaraz tu będzie bossu. Ale zanim to, to jeszcze... oczywiście. Kolejna niewidzialna ściana. Kolejne jakieś rzeczy. I co to? Czarne pióro drapieżnika. Okej, okay, i... nowa maska. Okej. Okay. Tutaj... dali w sumie. Okej, okay. Garry's Necromanta. To tłumaczy w takim wypadku, czemu tu były takie, a nie inne rzeczy. I tłumaczy też, jaki to mędrzec mógłby być związany z trupkami. Ups, nie chciałbym tutaj dostać z tego wszystkiego, ale pewnie dostanę. Przez swoją nieostrożność, głupotę i tak dalej. I wiecie co? Jak on tutaj tak chce się popisywać, to może powinienem się podpisać też swoimi umiejętnościami? A, oczywiście będzie unikał wszystkiego. I może jeszcze zanim coś, to przydałoby się wyeliminować tego ślimaka. Szczaszki! No proszę. Będę musiał tu przybiec jeszcze raz. No dobra. No dobra, no to już tam przybiegam. O to się nie musicie martwić. I spotkamy się zaraz znowu na walce z nim. Okej. Okay. No to jest. O! Okej. Okay. To jest niespodzianka. Mamy... bossów. Przy czym... jeden to jest... zabójcza czarnych noży. Jest niewidzialny, więc trzeba dosłownie patrzeć na podłoże, gdzie on się znajduje. A drugi to jest nekromanta. Ciekawe. Fajnie. Robiłem unika, ale gra mi to by nie zarejestrowała. No dobra. To co tu mogę powiedzieć w sumie? Upota.
Nie zostawia żadnych śladów? Serio? Dobra. Trafiłem. Gorzej, że... jak ja panikuję, to on ma łatwiej się ukryć. Tak, łatwiej może się ukryć. Super. No, patrzcie na to. Co ja tu mam zrobić? Proszę powiedzcie mi, bo ja nie mam pojęcia. Co ja mam tu zrobić, żeby mieć jakieś szanse rzetelne? To, że on jest niewidzialny i tak dalej, to jakby... rozumiem, że może być częścią wyzwania, ale... to jest aż przesadzone. Po prostu... polega na tym, że czekam, aż on się uwidzialni w jakimś głupim momencie dla niego. Potem muszę próbować trafić. Jak mi się uda trafić w takim momencie, to mogę zadać ten... te dwa czy trzy ciosy. Jeśli mi się nie uda, tracę tak dużo HP-ków, że po prostu to jest masakra. Dobra. Zapomniałem zdjąć ten kamyczek stricte podmoga. I patrzcie, zginęłem. A teraz biłem i nawet się nie ujawnił. Ciekawe. Ale dobra, przynajmniej wiem, że to były dwa osobne przeciwniki. I cóż... tego wszystkiego wrócimy w takim wypadku w kolejnym epizodzie. Bo... chociaż... czy musimy... nie, dobra. Jeszcze pójdę i ubiję nekromanty w tym. No dobra, jestem już u wrót do nekromanty. Tamtym... czym zajmiemy się kiedy indziej. Ale póki co po prostu chciałbym chociaż... spróbować swoich sił przeciwko nekromancie znowu. Bo akurat z tej dwójki on wydaje się tym łatwiejszym, co ciekawe. Dlatego, że to on był sekretny. Czy w teorii był sekretny, bo w praktyce... no, bardziej sekretny to był ten... no, jak to się nazywa? ten cały... zabójca czarnych noży. Dobra, jesteśmy głowy klanu. Pokonany. Tyle. Okej. Proszę szybciej niż myślałem, więc... może jednak jeszcze spróbujemy się znowu ze skryptobójcą? No i tak, prawdę powiedziawszy, nie mam żadnych rzeczy do stracenia, więc... it's okej, okay. Pójdziemy jeszcze na skryptobójcę. Myślałem, że dłużej zajmie nam walka z nekromantem. Cóż, jeśli chodzi o tego skryptobójca, nie podoba mi się. Nie podoba mi się szczerze. Ale i tak będę próbował, bo czemu nie. I teraz uwaga, gdzie on jest? Nie wiem, gdzie jest. Patrz, tu nie ma. No i nagle się pojawia tu. Znikąd mnie już dźga. A nie było nawet śladu. Gorącego, że on gdzieś tu jest. No. Co ja tu miałem zrobić w ogóle? Jak on mnie od razu udźgnął drugi raz tak na śmierć. Okej. Okej. No, rzuciłem atak. Czemu nie... a zresztą. Nie będę tutaj marudził. Bardzo nie, tak nic nie da. Po prostu łapię katanę w dwie... dwie rękojeści. Katanę w dwie rękojeści? No w dwie łapy. Tak czy inaczej. I wyszukujmy śladów. Nie było śladów i nagle dostaję w plec. Okej. Okay. Się mogą nie widzieć za plec, ale... no, wiecie o co chodzi. No i znowu! Już rzuciłem atak, czemu nagle... zresztą. Wydaje mi się, że to będzie jeden z tych przeciwników, którzy naprawdę mi się nigdy nie spodobają. Gdyby był jakiś sposób, żeby ta walka była
uczciwsze, to okej, ale... No, jak na razie, to po prostu robić sobie, kiedy chcę, te ciosy jakby w mój brzuch. A ja nie mogę nic tutaj zdziałać. I okej, no, może... Podobnie do niewidzialnych skarbuszy trzeba na to reagować, czyli wziąć sobie po prostu odpowiednie zaklęcia, które będą automatycznie namierzać. Ale to będę już sprawdził sobie w następnym epizodzie. I co to na tym tak serio? Po prostu... Główny cel tego... tej groty, czyli pokonania nekromanty, się udał. I tak. Ja dalej będę myślał, co zrobić ze swoim... egzystencjami i tak dalej. Prawdopodobnie będziemy coś tam po Altus tutaj szukać. I cóż. Jak sobie przypomnę, gdzie jest ten cały... jak on tam... mistrz... przynajmniej mistrz czarodziej, no... Azul. Tam Azul, nie pamiętam. Tak czy inaczej, co to... po prostu do niego pójdziemy. I... czy mam coś więcej do powiedzenia? W sumie chyba nie. Więc cóż, mam nadzieję, że wam się ten odcinek podobał mimo wszystko i tak dalej, i tak dalej. Miejmy nadzieję, że już następny będzie tym, w którym może jakimś cudem wyjdziemy do DLC-ka. No więc cóż, no, trzymajcie się i hej, hej.